Tomasz Leszkowicz: Ludowe Wojsko Polskie w cieniu zimnej wojny. Czyta Maciej Uba. Rozdział czwarty: Atomowe pole walki i desant na Danie. Jak Ludowe Wojsko Polskie szykowało się do III wojny światowej? Dzięki otwarciu pokomunistycznych archiwów możemy dziś w znacznym stopniu odtworzyć przygotowania do ewentualnej wojny układu warszawskiego z NATO. Która miała przerodzić się w konflikt na skalę globalną, przewyższający swoją skalą II wojnę światową. Jakie zadania bojowe w razie W otrzymać miało ludowe wojsko polskie? Logika zimnej wojny zakładała, że napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim w każdym momencie mogą przerodzić się w konflikt zbrojny. W istocie kilkukrotnie międzynarodowe kryzysy, m.in. Między wokół budowy muru berlińskiego w sierpniu 1961 roku, dyslokacji radzieckich jednostek rakietowych na Kubie w październiku 1962 roku, czy natowskich ćwiczeń Abel Archer w listopadzie 1983 roku, doprowadziły do podwyższenia gotowości bojowej armii obydwu mocarstw i ich sojuszników. Konfrontacja mocarstw. Obydwa supermocarstwa dysponowały potężnym arsenałem termojądrowym, który planowały użyć w wypadku wybuchu konfliktu. Według doktryny MAD wzajemne zagwarantowane zniszczenie po angielsku mutual assured destruction równowaga sił miała prowadzić do sytuacji, w której obydwa mocarstwa w razie pełnoskalowego ataku jądrowego mogły odpowiedzieć w ten sam sposób niszcząc się wzajemnie przy pomocy pocisków międzykontynentalnych, ataków lotniczych i rakiet wystrzeliwanych z okrętów podwodnych. Skuteczne zastosowanie broni jądrowej realnie mogło mieć sens tylko w jednym wypadku, na samym początku konfliktu, kiedy to siły własne zdołałyby uderzyć na przeciwnika, niszcząc jego wyrzutnie, zgrupowania, stanowiska dowodzenia i infrastrukturę. Obie strony dobrze zdawały sobie sprawę z tego uwarunkowania, w związku z czym stale były zmuszone brać udział w swoistym wyścigu: kto pierwszy będzie w stanie wydać rozkaz ataku. Warunkiem wygranej w nim było skuteczne rozpoznanie zamiarów przeciwnika i śledzenie wszystkich oznak wskazujących, że za chwilę może nastąpić atak nuklearny, który trzeba będzie wyprzedzić. Stąd pilna obserwacja zgrupowań wroga, magazynów głowic jądrowych, stanowisk dowodzenia czy zaplecza. Na tym wyczekiwaniu opierała się groza wszystkich większych kryzysów międzynarodowych z bronią jądrową w tle. Błędna ocena lub nawet nadinterpretacja danych rozpoznawczych mogła doprowadzić do wciśnięcia przysłowiowego guzika atomowego i rozpoczęcia apokalipsy. Od lat 60. politycy i wojskowi po obydwu stronach Atlantyku coraz lepiej zdawali sobie sprawę z tego, że wojna nuklearna jest nie do wygrania. Odpowiedzią na te dylematy miały być różnego rodzaju doktryny zakładające bardziej elastyczne reagowanie. Na przykład użycie broni jądrowej w mniejszej skali lub wykonywanie precyzyjnych uderzeń, które zadałyby nieprzyjacielowi straty i jednocześnie zmusiły go do rozmów pokojowych. Równolegle. Często tylko na poziomie oficjalnych deklaracji, pojawiały się głosy mówiące o tym, że wojna z wykorzystaniem arsenału jądrowego może mieć zwycięzcę. W praktyce jednak żadna ze stron nie miała pewności, jak do tego doprowadzić. Alternatywą dla trudnej do kontroli wojny nuklearnej miałby być konflikt o charakterze konwencjonalnym, w którym broń jądrowa nie zostałaby uruchomiona albo byłaby wykorzystana tylko w wymiarze taktycznym. Naturalnym miejscem takiego starcia, przynajmniej w pierwszej fazie III wojny światowej, byłaby Europa, zwłaszcza środkowoeuropejski teatr działań wojennych, znajdujący się w centrum kontynentu oraz w miejscu przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych wschód-zachód. W podzielonych przez zimną wojnę Niemczech po obydwu stronach frontu stacjonowały potężne siły lądowe. Na terenie Republiki Federalnej Niemiec w latach 80. znajdować miało się ponad 900 tysięcy żołnierzy z sześciu państw oprócz Bundeswery także z USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i Kanady. 8,5 tysiąca czołgów oraz 1100 samolotów. Pod koniec lat 60. układ warszawski dysponował na środkowoeuropejskim europejskim Teatrze Działań Wojennych 60 60 związkami taktycznymi. W większości radzieckimi i 17 tysiącami czołgów. Na to zaś 25 związkami taktycznymi i 8 tysiącami czołgów. W ciągu około miesiąca siły te mogły być wzmocnione odpowiednio przez 35 i od 10 do 12 związków taktycznych. Starcie tych sił wyobrażano sobie jako wielką wojnę manewrową z udziałem zgrupowań pancerno zmechanizowanych oraz sił powietrznych. Armia radziecka, korzystając z przewagi liczebnej w wojskach lądowych, planowała wykonać swoistą obronę przez atak, błyskawiczne uderzenie na zachód, które przełamałoby obronę w Niemczech Zachodnich i doprowadziłoby do zajęcia większości Europy Zachodniej. Amerykanie i ich sojusznicy, licząc na własną przewagę lotniczą, przyjęli koncepcję obrony wysuniętych rubieży, powstrzymania sił układu warszawskiego w Niemczech Zachodnich. Operację defensywną wspierać miała taktyczna broń nuklearna, w tym miny jądrowe czy niewielkie pociski M388 Davy Crockett, odpalane z wyrzutni bezodrzutowych. Trudno powiedzieć, jak rozegrałby się tego typu konflikt, choć niewykluczone, że nawet przy ograniczonym do wymiaru taktycznego użyciu broni jądrowej, Europa Środkowa zamieniłaby się w atomową pustynię, mierzącą się z problemem napromieniowania braterski sojusz. Polska Rzeczpospolita Ludowa aż do końca lat 80. była zależna w swojej polityce zagranicznej, a często również wewnętrznej od Związku Radzieckiego. Wynikało to z powojennego podziału stref wpływów w Europie i wsparcia, jakie strona radziecka udzielała polskim komunistom w zdobyciu i utrzymaniu władzy. W naturalny sposób ta zależność dotyczyła też funkcjonowania sił zbrojnych PRL, które na poziomie strategicznym i operacyjnym znajdowały się pod decydującym wpływem armii radzieckiej. Inaczej niż w początkach lat 50., gdy na czele Ludowego Wojska Polskiego stał marszałek Rokosowski wspierany przez pokaźną grupę czerwonoarmistów, od końca tej dekady narzędziem kontroli stał się Układ Warszawski. Powołany w maju 1955 roku Pakt Obronny, będący odpowiedzią na dołączenie Niemiec Zachodnich do NATO, a w szerszej perspektywie będący dlategoż przeciwwagą, różnił się w istotny sposób od transatlantyckiego sojuszu. Choć na Zachodzie główną rolę odgrywali Amerykanie, relacje wewnątrz sojusznicze miały charakter w większym stopniu partnerski i dający przestrzeń dla innych państw europejskich. W układzie warszawskim zastosowano ściśle wojskową hierarchię. Centrum dowodzenia była Moskwa, co objawiało się przede wszystkim w tym, że dowódca Zjednoczonych Sił Zbrojnych był nie tylko marszałkiem radzieckim, ale także pierwszym zastępcą ministra obrony ZSRR. Jeszcze bardziej charakterystyczna była pozycja pierwszego szefa sztabu ZSZ generała armii Aleksieja Antonowa, który równolegle zajmował stanowiska szefa Dziesiątego Głównego Zarządu Sztabu Generalnego Armii Radzieckiej, odpowiedzialnego za koordynację, czytaj, zarządzanie działaniami armii sojuszniczych. Niedługo po październiku 1956 roku, na fali pewnego poluzowania więzów w zależności od Wielkiego Brata przez Władysława Gomułkę, Strona polska, reprezentowana przez ministra obrony narodowej generała Mariana Spychalskiego, próbowała podjąć temat reformy struktury układu warszawskiego. Jednym z głównych punktów jego propozycji miało być wprowadzenie zasady rotacyjnego dowodzenia sojuszem przez ministrów obrony poszczególnych państw członkowskich. Jak łatwo się domyślić, pomysł ten został stłamszony w zarodku. Dopiero w 1969 roku zmodyfikowano strukturę paktu, tworząc sztab ZSZ, w którym funkcje zastępców szefa radzieckiego generała sprawowali przedstawiciele państw członkowskich. W praktyce jednak stanowiska te, podobnie jak funkcje zastępców naczelnego dowódcy, pełnione przez ministrów, a potem wiceministrów obrony, nie dawały realnego wpływu na działanie sojuszu. Członkostwo PRL w układzie warszawskim bardzo wyraźnie podporządkowywało Ludowe Wojsko Polskie dowództwu radzieckiemu. Sojusznicy mieli wgląd w funkcjonowanie sił zbrojnych PRL. Wspólne były plany operacyjne oraz doktryna wojenna. Ta ostatnia propagowana między innymi na wspólnych ćwiczeniach o kryptonimach takich jak Tarcza, Braterstwo Broni czy Sojusz. Oraz w wojskowej Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR imienia Klimenta Woroszyłowa, popularnie zwanej Woroszyłówką, którą kończyła większość generałów polskich zajmujących kluczowe stanowiska dowódczo sztabowe. Wojsko ludowe. Na czele Ludowego Wojska Polskiego stał minister obrony narodowej w przeciwieństwie do demokratycznych standardów cywilnej kontroli nad armią, będący zawsze oficerem służby czynnej. Sytuacja taka, obok wielu innych przykładów, pokazywała specyficzną cechę funkcjonowania LWP. Było ono de facto oddzielnym światem, rządzącym się swoimi prawami i bardzo ogólnie kierowanym przez władze cywilne. W praktyce jedynym w PRL ciałem mającym jakikolwiek wpływ na Mon było biuro polityczne Komitetu Centralnego PZPR, a więc ośrodek władzy numer jeden. Przy czym zasadą systemową było to, że minister obrony jest pełnoprawnym członkiem politbiura, co automatycznie umieszczało go w gronie najważniejszych osób w państwie. Kolejni ministrowie po 1956 roku byli w znacznym stopniu politykami, aktywnymi równolegle w sferach innych niż ściśle wojskowe. Różny był też prezentowany przez nich poziom przygotowania do pełnienia funkcji. O Marianie Spychalskim, stojącym na czele resortu w latach 1956-1968, żartowano, że został awansowany na marszałka Polski, ponieważ nie nadawał się na generała. Będąc bowiem jednym z najbliższych współpracowników Władysława Gomułki, jeszcze w latach 40. został skierowany na odcinek wojskowy, gdzie miał reprezentować interesy PPR-PZPR. Jego następca, Generał Armii Wojciech Jaruzelski 1968-1983 był już żołnierzem z krwi i kości, jego kariera liniowa była jednak rwana, dowodzenie z wiadem pułkowym a po dekadzie dywizją i przerywana służbą w instytucjach centralnych, w tym w głównym zarządzie politycznym wojska polskiego 1960-1965. Nie studiował też w woroszyłówce. A rodzimą akademię sztabu generalnego ukończył jako ekstern, a dodatkowo przełożony uczelni z ramienia wyższego dowództwa. Klasyczną karierę wojskową z różnymi szczeblami dowodzenia przeszedł ostatni minister obrony z okresu PRL, generał armii Florian Siwicki 1983-1990. Był on jednak przede wszystkim człowiekiem jaruzelskiego, jako premiera i pierwszego sekretarza KC PZPR. I tym samym posłusznym wykonawcą jego poleceń. Uszykowaniem LWP do ewentualnej wojny zajmować mieli się podwładni ministra kierujący kluczowymi instytucjami i pełniący funkcje jego zastępców. Szef sztabu generalnego, numer dwa w ówczesnym wojsku, stał na czele tradycyjnego mózgu armii, odpowiedzialnego za prognozowanie, przygotowanie i planowanie kolejnego konfliktu. Inspektorat szkolenia na czele z głównym inspektorem odpowiadał za przygotowanie kadr dowódczych różnych szczebli, będąc jednocześnie zalążkiem wojennego dowództwa wojsk pierwszoliniowych. W końcu zaś Główny Inspektorat Obrony Terytorialnej, również kierowany przez głównego inspektora, szykował się do obrony terytorium kraju zarówno jednostkami przeznaczonymi do tego zadania, jak i powszechną samoobroną czy obroną cywilną. Piętro niżej w hierarchii znajdowali się dowódcy stojący na czele trzech okręgów wojskowych Pomorskiego, Śląskiego i Warszawskiego oraz rodzajów sił zbrojnych Marynarki Wojennej, Wojsk Lotniczych oraz Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. W dyspozycji tej generalicji w ścisły sposób podporządkowanej Armii Radzieckiej w czasie pokoju znajdowało się według informacji przekazanych przez byłego zastępcę szefa sztabu generalnego generała dywizji Franciszka Puchałę Około 370 tysięcy żołnierzy, stan na 1980 rok. Większość z nich służyła w wojskach lądowych, których trzon stanowiło 15 dywizji ogólnowojskowych, w tym 5 pancernych i 8 zmechanizowanych, uzupełnianych przez kilkanaście brygad i pułków wsparcia: artylerii, przeciwlotniczych, saperskich, chemicznych, łączności itd. Na ich wyposażeniu znajdowało się 3400 czołgów średnich, 3145 transporterów opancerzonych, 400 wyrzutni wieloprowadnicowych i dział samobieżnych, prawie 2000 armat holowanych i 950 wyrzutni przeciwpancernych pocisków kierowanych. Drugi czon ówczesnego LWP stanowiły siły powietrzne podzielone na wojska lotnicze, trzy dywizje i jedna brygada oraz wojska obrony powietrznej kraju. Trzy korpusy OPK, w każdym pułki myśliwskie, dywizje i brygady przeciwlotnicze oraz brygady radiotechniczne. Latało w nich łącznie 848 samolotów myśliwskich i 435 myśliwsko-bombowych oraz 334 śmigłowce. Na morzu siły zbrojne PRL dysponowały jedną flotyllą okrętów. Jej trzon stanowiły okręty podwodne, niszczyciele, korwety oraz kutry torpedowe i rakietowe. Oraz dwoma flotyllami obrony wybrzeża, trałowce i okręty desantowe. Około 53 tysiące żołnierzy służyło w wojskach obrony terytorialnej, brygady i pułki w województwach sprzed 1975 roku oraz w wojskach wewnętrznych, brygady, pułki i mniejsze pododdziały o charakterze zmotoryzowanym, łącznościowym, pontonowym i inżynieryjnym. Podstawowym zadaniem tych sił było przygotowywanie się do ewentualnej przyszłej wojny. W wyniku drugiego kryzysu berlińskiego w 1961 roku kierownictwo polityczne Układu Warszawskiego podjęło decyzję o wzmocnieniu gotowości bojowej wojsk, a więc intensyfikacji przygotowań do starcia na środkowo-europejskim teatrze wojennym. W tym czasie dowództwo LWp otrzymało z Moskwy zadanie operacyjne do realizacji na wypadek wybuchu konfliktu zbrojnego z NATO. Przeprowadzić ofensywę w drugim rzucie strategicznym zjednoczonych sił zbrojnych na prawym skrzydle głównego zgrupowania radzieckiego na tak zwanym północno-nadmorskim kierunku operacyjnym. Obejmował on północną część Republiki Federalnej Niemiec i Danię, a w dalszej części Holandię. Ten cel wojenny sił zbrojnych PRL utrzymano w realizacji aż do połowy lat 80. i zapoczątkowanego przez Michaiła Gorbaczowa rozbrojenia. Generał brygady Tadeusz Piuro, ówczesny szef sztabu pomorskiego okręgu wojskowego, wspominał, że jesienią 1961 roku najważniejsi polscy dowódcy liniowi wzięli udział w ćwiczeniach Układu Warszawskiego w Wynsdorfie pod Berlinem gdzie ćwiczono wielki plan ofensywy na zachód, z wykorzystaniem m.in. broni jądrowej. Sam generał Pióro brał też udział w pracach studyjnych i rozpoznawczych, które miały przynieść planistom wiedzę o przyszłym terenie walk. Ich elementem był m.in. rejs przez cieśniny duńskie, który miał biorącej w nim niejawny udział generalicji polskiej pozwolić zapoznać się z charakterystyką wysp w rejonie Kopenhagi. Jednostki do ofensywy. Postawione przez radzieckich marszałków zadanie bojowe, polska generalicja starała się realizować z różnym natężeniem i skutkiem przez ponad dwie dekady. Oprócz samych planów operacyjnych, szkolenia sztabowego i taktycznego, czy przewidzianych procedur gotowości bojowej, ważnym elementem przygotowań do ofensyw na RFN i Danie było sformowanie odpowiednich jednostek, które mogłyby zrealizować najważniejsze z wyznaczonych celów. Kluczowe było zajęcie Cieśnin duńskich, przede wszystkim Sundu oraz Wielkiego i Małego Bełtu, a więc położonych między nimi wysp. Na czele z Zelandią, Loland, Falster i Fioną. W tym celu na początku 1963 roku na bazie 23 Dywizji Piechoty utworzono 23 Dywizję Desantową w ramach procesu przywracania historycznych nazw jednostek LWP, przemianowaną jesienią tego samego roku na 7 Łużycką Dywizję Desantową. W praktyce 7 Dywizja Desantowa była związkiem taktycznym o sile brygady, liczącym około 6 tysięcy żołnierzy zgromadzonych w trzech pułkach desantowych w Gdańsku, Lęborku i Słupsku. Każdy z nich liczył pięć kompanii desantowych i kompanie czołgów pływających, uzupełnionych przez dwa mniejsze pododdziały wsparcia. Dodatkowo dowództwu dywizji stacjonującemu w Gdańsku podporządkowane były między innymi batalion czołgów pływających, dwa dywizjony artylerii oraz batalion saperów. W latach 60., na wyposażeniu tak zwanych niebieskich beretów, pojawił się pływający sprzęt pancerny, lekkie czołgi rozpoznawcze PT-76 oraz produkowane w Czechosłowacji transportery opancerzone OT-62 Topas. Uzupełnieniem dywizji była rozbudowana w latach 60. flota okrętów desantowych projektu 770, 771 i 776 budowanych w Stoczni Północnej w Gdańsku oraz kutry desantowe projektu 709 i 719. Zgromadzone zostały one w Świnoujściu w drugiej brygadzie okrętów desantowych wchodzącej w skład 8. Flotyli obrony wybrzeża. Załogi tych okrętów stale współpracowały z Siódmą dywizją Zgrywając się z desantowcami w czasie ćwiczeń na plażach w Ustce i Gdańsku-Jelitkowie. Specjalne znaczenie miała też najważniejsza pokazowa jednostka LWP lat 60., 70. i 80., szósta pomorska dywizja powietrzno-desantowa. Sformowana z inicjatywy dowódcy warszawskiego okręgu wojskowego, generała dywizji Józefa Kuropieski w 1957 roku była wyrazem dążeń polskiego Mon do budowy własnych zdolności i prestiżu. Co ciekawe, w przeformowaniu zasłużonej w czasie wojny VI Pomorskiej Dywizji Piechoty na jednostkę powietrzno-desantową wzięło udział kilku oficerów pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej. Jedynych w Wojsku Polskim praktyków działania tego typu formacji Ostatecznie szósta Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa Będąca faktycznie brygadą liczącą około 2000 żołnierzy Składała się z czterech batalionów powietrzno-desantowych Plus okresowo jednego szkolno-kadrowego Ulokowanych w Niepołomnicach, Oświęcimiu, Bielsku Białej i Krakowie W ostatnim z miast znajdowało się też dowództwo dywizji Popularne Czerwone Berety posiadały zdolność do desantowania spadochronowego, a także transportu lotniczego. Wsparcie ich działań zapewnić miały m.in. wyposażone w wyrzutnie rakiet i działa bezodrzutowe Dywizjon Artylerii Mieszanej, istniejący w latach 1966-1976, i wyposażony w przystosowane do transportu lotniczego działa ASU-85, Dywizjon Artylerii Samobieżnej, oraz pododdziały przeciwlotnicze saperów, łączności czy zabezpieczenia. Dla wsparcia szkolenia spadochroniarzy w Krakowie Balicach sformowano 55. później 13. pułk lotnictwa transportowego. Polacy nie posiadali jednak dostatecznej liczby samolotów, które mogłyby desantować całą Brygadę. Pokazowy zrzut całości jej sił miał miejsce w 1965 roku w czasie ćwiczeń Burza Październikowa w Erfurcie w NRD. Wsparło go jednak lotnictwo radzieckie. Do jednostek 6 Dywizji Powietrzno-Desantowej rekrutowano najlepsze kadry wojskowe, co w połączeniu z intensywnym szkoleniem sprawiło, że krakowska dywizja, brygada, stała się elitą sił zbrojnych PRL, a noszony przez spadochroniarzy Czerwony Beret był oznaką wojskowego prestiżu. Pokrewieństwo z krakowskimi czerwonymi beretami zachowali także żołnierze głównej jednostki specjalnej LWP tego okresu, pierwszego batalionu szturmowego. Utworzony w 1961 roku w Krakowie jako 26. Batalion dywersyjno-rozpoznawczy, trzy lata później został przeniesiony do nadmorskiego Dziwnowa i nazwany na cześć oddziału dywersyjnego zorganizowanego przez komunistów w czasie wojny. Batalion składał się z czterech kompanii szturmowych i kompanii płetwonurków oraz pododdziałów wsparcia. Każda kompania dzieliła się na plutony, a te na grupy specjalne liczące dziewięciu żołnierzy o zróżnicowanych specjalnościach. W jednostce służyło 67 oficerów, 41 podoficerów i 192 szeregowych. Stosowano wobec nich jeszcze silniejszą selekcję niż w wypadku szóstej dywizji powietrzno-desantowej. Żołnierze pierwszego batalionu szturmowego mieli bowiem wykonywać działanie na głębokich tyłach wroga, prowadzić rozpoznanie i dywersję oraz torować drogę nacierającym wojskom liniowym. Jednostkę szkolono na najwyższym sprzęcie, również zachodnim, oraz uczono języków obcych. Sprawdzianem umiejętności poszczególnych grup miały być ćwiczenia w terenie poza poligonami, w czasie których otrzymywały one zadania zgodne z przeznaczeniem i w warunkach zbliżonych do rzeczywistości miały je wykonać przy przeciwdziałaniu miejscowych jednostek wojskowych czy służb resortu spraw wewnętrznych. Na bazie batalionu w 1967 roku utworzono także analogiczne kompanie specjalne 48 w Krakowie. 56 w Bydgoszczy Dziwnowie i 62 w Bolesławcu. Złożone z trzech plutonów specjalnych, plutonów płetwonurków i pododdziałów wsparcia. Podporządkowano je dowództwu poszczególnych okręgów wojskowych. Pierwszy batalion szturmowy podlegał bezpośrednio głównemu inspektorowi szkolenia. Własne przygotowania do działania na pierwszej linii frontu podejmował też aparat propagandowy, ściśle podporządkowany głównemu zarządowi politycznemu wojska polskiego. Jak wiadomo, na każdym szczeblu dowodzenia wojskami, od okręgów wojskowych i rodzajów sił zbrojnych, aż do batalionów i dywizjonów, ulokowani byli oficerowie polityczni, pełniący funkcje zastępców dowódców. Wspomagani byli oni przez instruktorów propagandy, Przydzielonych do sekcji, wydziałów, oddziałów i zarządów politycznych. Zadaniem tego zwykłego aparatu miało być ogólnie rozumiane wspieranie morale wojska, kontrolowanie sytuacji i monitorowanie nastrojów. Głównemu zarządowi politycznemu Wojska Polskiego podległy był jednak także oddzielny pion, na serio szykujący się do wojny. Tak zwana propaganda specjalna miała za zadanie prowadzić ofensywne działania wymierzone w żołnierzy nieprzyjaciela i ludność cywilną, doprowadzać do wyczerpania, dezorientacji i chaosu, tym samym osłabiając wolę walki. Narzędziami były zaawansowane techniczne środki propagandy: polowe drukarnie zdolne masowo produkować ulotki i gazety, posadowione na samochodach terenowych i transporterach opancerzonych rozgłośnie elektroakustyczne dużej mocy. O zasięgu nawet do 8 kilometrów, nadające komunikaty, wezwania i pozorowane odgłosy walki, rozgłośnie radiowe, rozprowadzające propagandowe audycje, czy w końcu tzw. wyrzutnie rakiet propagandowych, które mogły dostarczać na odległość jednorazowo po kilka tysięcy ulotek. W pionie propagandy specjalnej starano się zatrudniać najlepiej wykształconych oficerów politycznych. Uczono języków obcych i zapoznawano ich z najnowszą wiedzą socjologiczną i psychologiczną. Wszystko po to, by skutecznie przygotować się do działań wojennych na froncie propagandowym. Wojska jednorazowego użytku. Po stronie NATO istniał mechanizm udostępniania europejskim sojusznikom broni jądrowej, która mogłaby być użyta w wypadku wybuchu wojny. Rakiety i bomby trafiły nie tylko do Wielkiej Brytanii. Posiadającej własny arsenał nuklearny, ale także do Niemiec Zachodnich, Holandii, Belgii czy Włoch. W układzie warszawskim przyjęto podobne rozwiązanie. Sojusznicze armie miały otrzymać broń: głowice do rakiet i bomby lotnicze, których w razie konfliktu z Zachodem mogły użyć w ramach planowanej operacji lądowej. Odpowiednie jednostki i sprzęt znajdowały się na wyposażeniu Ludowego Wojska Polskiego. Problematyczna okazała się jednak sprawa samej potężnej amunicji. W pierwszej połowie lat 60. zakładano, że będzie ona przechowywana w Związku Radzieckim i stamtąd, w wypadku kryzysu grożącego wybuchem wojny, dostarczona polskim jednostkom. Transport i przekazanie byłyby jednak skomplikowanym wyzwaniem nie tylko pod względem logistycznym, ale i zabezpieczenia kontrwywiadowczego. Informacja o transporcie głowic do jednostek w naturalny sposób potwierdzałaby Amerykanom przygotowanie do ataku. Dlatego też w 1966 roku podjęto decyzję o budowie w Polsce trzech magazynów broni jądrowej, które stanęły ostatecznie w Podborsku koło Białogardu, Brzeźnicy Kolonii niedaleko Jastrowia oraz Templewie w pobliżu Trzemeszna Lubuskiego. W lutym 1967 roku Ministrowie obrony ZSRR i PRL podpisali porozumienie o środkach podjętych w zakresie podwyższenia gotowości bojowej, na mocy którego ustalono warunki budowy obiektów nazwanych wspólnym kryptonimem Wisła. Koszty ich budowy, ponad 60 milionów złotych za kompleks, ponosiła strona polska. Budowy zakończono jesienią 1969 roku. Wkrótce też doszło do przekazania magazynów Armii Radzieckiej, która użytkowała je do drugiej połowy 1990 roku. Wojska rakietowe przystosowane do użycia broni jądrowej utworzono w wojsku polskim w początkach lat 60. Od 1961 roku w pierwszej kolejności powołano trzy brygady rakiet operacyjno-taktycznych. 32. szkolną brygadę artylerii w Orzyszu, 18. brygadę artylerii w Bolesławcu i 20. brygadę artylerii w Hoszcznie. Nazywanie ich artyleryjskimi miało maskować główne zadanie tych oddziałów. Każda z brygad miała działać na rzecz jednej z armii tworzonej na bazie okręgów wojskowych odpowiednio warszawskiego, śląskiego i pomorskiego. W 1965 roku rozpoczęto także formowanie 36. Brygady Artylerii w Biedrusku, która miała realizować zadania na rzecz całego frontu polskiego. Pod koniec lat 60. Jednostki Schoszczna i Biedruska przyjęły tradycję brygad pierwszej armii wojska polskiego z lat 1944-1945, stając się odpowiednio drugą pomorską brygadą artylerii i trzecią warszawską brygadą artylerii. Równolegle od 1962 roku w każdej z 14 dywizji pancernych, zmechanizowanych i desantowych utworzono dywizjon rakiet taktycznych, również nazwany oficjalnie artyleryjskim. Co ciekawe pododdziały przeznaczone dla dywizji stacjonujących we wschodniej części kraju Lublin-Rzeszów organizowano na terenie Pomorskiego Okręgu Wojskowego po to by znajdowały się bliżej potencjalnego miejsca działania. Równolegle powstały mniejsze pododdziały odpowiedzialne za logistykę jednostek rakietowych, m.in. polowe techniczne bazy rakietowe oraz samodzielne dywizjony dowozu rakiet. W brygadach rakiet operacyjno-taktycznych znajdowały się dwa dywizjony rakiet, każdy złożony z trzech baterii startowych z jedną wyrzutnią 9K-51 NATO Skut A na podwoziu gąsienicowym, a od połowy lat 70. z wyrzutnią 9K-71 Elbrus Skut B na podwoziu kołowym. W latach 80 w dywizjonach wprowadzono dwie baterie po dwie wyrzutnie, zwiększając ich łączną liczbę do ośmiu w brygadzie. W dywizjonach rakiet taktycznych znajdowały się trzy lub cztery baterie startowe, każda z jedną wyrzutnią 2K6 Luna na podwoziu gąsienicowym. Do początku lat 80 wymienione na kołowe wyrzutnie 9K52 Luna-M. W 1987 roku siódmy Dywizjon w budowie wyposażono w wyrzutnie 9K79 Toczka. Jako ciekawostkę można dodać, że w 1985 roku jeden z dywizjonów 5 Brygady Artylerii Armat w Głogowie przezbrojono w 8 samobieżnych armat wielkiej mocy 2S7 Pion o kalibrze 203 mm, zdolnych strzelać amunicją jądrową. Do potencjalnego uderzenia nuklearnego można było użyć też samolotów nosicieli broni jądrowej, znajdujących się na wyposażeniu polskiego lotnictwa. Od lat 50. w jednostkach 15. Dywizji Lotnictwa Bombowego, a od 1963 roku 7. Brygady Lotnictwa Spowidza, znajdowały się wielozadaniowe dwusilnikowe odrzutowce IU-28, wykorzystywane do działań rozpoznawczych i jako bombowce. Wiadomo, że na tych eksploatowanych do 1979 roku maszynach polskie załogi ćwiczyły ataki z użyciem imitatorów bomb piątrowych. W 1965 roku w 5. później 3. Pomorskim Pułku Lotnictwa Myśliwsko-bombowego w Bydgoszczy pojawiły się myśliwsko-szturmowe samoloty Su-7. W latach 70. do 7. Brygady trafiły myśliwsko-bombowe Su-20 o zmiennej geometrii skrzydeł. W kolejnej dekadzie uzupełnione w kilku jednostkach o nowocześniejsze SU-22. Jednostki z Bydgoszczy i Powidza, przez większość omawianego okresu podległe bezpośrednio dowódcy wojsk lotniczych, przygotowywały się do ewentualnego wykonania uderzeń jądrowych na rzecz frontu polskiego. Głównym zadaniem jednostek przystosowanych do przenoszenia broni jądrowej, do którego stale je przygotowywano, było pierwsze zmasowane uderzenie nuklearne. Teoretycznie zakładano, że poszczególne dywizjony rakietowe będą mogły później wykonywać kolejne ataki na wskazane cele. W praktyce jednak spodziewano się najgorszego: kontruderzenia ze strony NATO na najgroźniejszą broń układu warszawskiego, częściowo ujawnioną w wyniku pierwszej salwy. Z tego powodu jednostki przygotowywane do ataków jądrowych nazywano wojskiem jednorazowego użytku. Co ciekawe, zwłaszcza oddziały rakietowe słabo radziłyby sobie z prowadzeniem ognia przy użyciu konwencjonalnych głowic. Ich rakiety były bowiem za mało celne. Dowodem na to był los tych jednostek po 1990 roku. W sytuacji braku amunicji jądrowej, a także zużycia sprzętu okazały się nieprzydatne siłom zbrojnym Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z czym zostały przeformowane, a w końcu zlikwidowane. Wokół frontu nadmorskiego. W ramach realizacji poleceń płynących z Moskwy, polscy sztabowcy od 1961 roku opracowywali kompleksowy plan przyszłej operacji wojennej, w której w ramach Zjednoczonych Sił Zbrojnych Układu Warszawskiego miałoby wziąć udział LWP. Efektem tych prac był plan operacji zaczepnej Frontu Nadmorskiego podpisany przez szefa sztabu generalnego wojska polskiego generała dywizji Wojciecha Jaruzelskiego i jego zastępcę do spraw operacyjnych generała brygady Bolesława Hoche. Plan zaakceptowany został 28 lutego 1965 roku przez ministra obrony narodowej marszałka Mariana Spychalskiego. Dokładnie pięć lat później, 28 lutego 1970 roku, ówczesny minister obrony generał broni Jaruzelski zaaprobował nową wersję planu, opracowaną pod kierunkiem szefa sztabu generalnego wojska polskiego, generała dywizji Hoche, i jego zastępcy generała brygady Wojciecha Barańskiego. Obydwa plany miały podobne założenia, różniły się natomiast detalami organizacyjno-wykonawczymi. Przede wszystkim zaś szczegółowością opisu sytuacji operacyjnej, zwłaszcza sił wroga. Koncepcja operacji zaczepnej frontu nadmorskiego obowiązywała do 1986 roku, kiedy to na fali rozbrojeń przygotowano plan operacyjnego użycia Sił Zbrojnych PRL, zawierający dwa warianty: ofensywny i obronny. Jak wspomniano, siłą polskim generalicja radziecka wyznaczyła osłonę północnego skrzydła głównych natarć na zachód, które miały przebiegać na odcinku centralnym, na nizinie północno-niemieckiej oraz w rejonie Fuldy. Polacy działali więc na kierunku pomocniczym, znajdując się w drugim rzucie strategicznym w przeciwieństwie np. do czechosłowackiej armii ludowej. W planowaniu zakładano dwa możliwe scenariusze wybuchu wojny. Nagłe uderzenie państw zachodnich, bądź też długotrwały kryzys, który przerodzi się w wojnę konwencjonalną, a następnie jądrową, bądź też od razu eskalować będzie do rozstrzygnięć nuklearnych. Siły zbrojne PRL -y przygotowane były do wybuchu wojny i realizacji planu operacji zaczepnej Frontu Nadmorskiego na wielu poziomach. Wiadomo było, że ów Polski front. Wspierany przez wydzielone jednostki radzieckie, a być może także wschodnio niemieckie, dowodzony będzie przez jednego z wiceministrów obrony narodowej, głównego inspektora szkolenia, który na bazie kierowanej przez siebie w czasie pokoju instytucji miał przygotowywać swoje przyszłe dowództwo i sztab. Funkcję tę jeszcze przed 1965 rokiem pełnił generał broni Zygmunt Duszyński. Po 1956 roku nieskutecznie szykowany na polskiego szefa sztabu generalnego. W chwili przyjęcia planu operacji, kierownictwo inspektoratu szkolenia objął generał broni Jerzy Bordziłowski, oficer wywodzący się z Armii Czerwonej, skierowany do LWP w 1944 roku, który w latach 1954-1965 kierował sztabem generalnym Wojska Polskiego. Po odejściu Bordziłowskiego, będącego ostatnim wysokim stopniem oficerem radzieckim w służbach zbrojnych PRL, w 1968 roku jego miejsce zajął bliski współpracownik generała Jaruzelskiego i późniejszy główny inspektor obrony terytorialnej, generał dywizji Tadeusz Tuczapski. W 1971 roku stanowisko inspektora szkolenia na kilkanaście lat do 1986 roku zajął generał broni Eugeniusz Molczyk, oficer uznawany za zaufanego człowieka Moskwy. W czasie kryzysu politycznego przed wprowadzeniem stanu wojennego, kojarzony jako zwolennik siłowych rozwiązań i potencjalny zmiennik generała jaruzelskiego na czele armii. Równie ważnym elementem przygotowania do przyszłej wojny były realizowane w LWP standardy poziomu gotowości bojowej. Wiadomo, że w pierwszorzutowych jednostkach Pomorskiego i Śląskiego Okręgu Wojskowego, przede wszystkim ośmiu dywizjach zmechanizowanych i pancernych oraz w brygadach rakietowych, utrzymywano w zasadzie pełne stany etatowe, co oznaczałoby brak konieczności uzupełnienia ich szeregów poprzez mobilizację. Jak podaje wieloletni oficer pionu operacyjnego Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, generał dywizji Franciszek Puchała, rozwinięte pułki ogólnowojskowe miały osiągnąć pełną gotowość bojową w ciągu dwóch, dwóch i pół godziny. Oznaczało to, że w tym czasie cała jednostka, kilkuset żołnierzy, dziesiątki pojazdów bojowych i transportowych miała w praktyce w trybie alarmowym opuszczać koszary i być gotowa do przemieszczenia się na nowe miejsce dyslokacji. Na wypadek wojny Polska Rzeczpospolita Ludowa miała wystawić w swoich siłach zbrojnych około miliona żołnierzy. Około 370 tysięcy stanowić miały wojska operacyjne a więc skierowane do frontu polskiego Zjednoczonych Sił Zbrojnych, które wojenny skład strona polska i radziecka ustalała co kilka lat w specjalnych protokołach. Siły te miały operować poza granicami państwa. Kolejne 630 tysięcy miało wejść w skład wojsk obrony terytorium kraju, które spełniałyby zadania zabezpieczenia obszaru państwa przed działaniami nieprzyjaciela. Polski udział w III wojnie światowej ambitne wyobrażenia istniejące już, choć wciąż nieliczne opracowania i analizy dokumentów sztabowych LWP. Z lat 60. i 70. pozwalają nakreślić ogólny obraz tego, jak miałby wyglądać udział sił zbrojnych PRL w globalnym starciu NATO i układu warszawskiego w Europie. Jak wspomniano, w znacznym stopniu zakładano, że konflikt zbrojny będzie eskalował z poważnego kryzysu międzynarodowego, co pozwoliłoby stopniowo wchodzić poszczególnym uczestnikom na tor wojenny, zwiększać gotowość bojową, rozwijać stanowiska dowodzenia i tym podobne. Warto pamiętać przy tym, że w warunkach nowoczesnej wojny masowej, obejmującej w praktyce całe państwo, ogłoszenie pełnej mobilizacji jest krokiem ostatecznym, który z jednej strony wywołuje poważne skutki polityczne, gospodarcze i społeczne, z drugiej zaś jest ostrzeżeniem dla wroga. Zadaniem trzonu wojsk operacyjnych w okresie przed rozpoczęciem ofensywy była koncentracja w rejonie wyjściowym wyznaczonym w rejonie miejscowości Wismar, Ludwigslust, Brandenburg w Niemieckiej Republice Demokratycznej, około 200 kilometrów na zachód od granic Polski. W tym czasie na bazie okręgów wojskowych sformowane zostałyby dowództwa armii. Pierwsza z Pomorskiego Okręgu Wojskowego, druga ze Śląskiego Okręgu Wojskowego i czwarta z Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Wojska lotnicze utworzyłyby trzecią armię lotniczą. Operacja ta trwać miała do pierwszego, drugiego dnia wojny, która w intensywny sposób toczyłaby się już na południe od pasa działań Frontu Nadmorskiego, na wewnątrz niemieckiej granicy w Dolinie Łaby, na Nizinie Północno-Niemieckiej czy w Lesie Turyńskim. W tym czasie na terytorium wroga znajdować miałyby się już grupy specjalne z pierwszego Batalionu Szturmowego i Kompanii Specjalnych Okręgów Wojskowych Armii. Działałyby one odpowiednio na głębokości 300-600 km oraz do 300 km od linii frontu. Kilkadziesiąt pododdziałów odpowiadałoby za rozpoznanie stanowisk dowodzenia, instalacji wojskowych, jednostek wyposażonych w broń jądrową, magazynów specjalnych, czy kluczowego przemysłu i infrastruktury. Ich zadaniem mogła być także dywersja zakłócająca funkcjonowanie wojsk i instytucji państwowych wroga. A nawet działania o charakterze terrorystycznym. Równolegle trwałyby działania komponentu sił zbrojnych, przeznaczonego do działania w granicach państwa, wojsk obrony terytorium kraju. Ich poszczególne części składowe miały do wykonania jasno określone działania: na wojskach obrony powietrznej kraju, pułkach myśliwskich, dywizjach i brygadach obrony artylerii OPK, w półkach brygadach radiotechnicznych spoczywała kwestia ochrony polskiej przestrzeni powietrznej i gotowości do likwidacji napadu powietrznego ze strony lotnictwa NATO. Obydwie flotyle obrony wybrzeża ze Świnoujścia i Helu, wyposażone w okręty przeciwminowe niszczyciele min, trałowce, kutry trałowe oraz okręty patrolowe miały zabezpieczać wody terytorialne przed działalnością floty NATO i ewentualnym desantem na południowo-bałtyckie plaże. Wojska obrony wewnętrznej miały chronić kraj przed działaniami partyzanckimi i dywersyjnymi, realizując zadanie zabezpieczenia Komitetu Obrony Kraju trzy brygady i trzy pułki oraz wystawienia brygad manewrowych na bazie czterech pułków z Lublina, Prudnika, Poznania i Gdańska. Wrogiej działalności spodziewano się zwłaszcza na trudnym terenie sprzyjającym działaniom nieregularnym w Bieszczadach, na Mazurach, w Górach Świętokrzyskich, Borach Tucholskich i na ziemi lubuskiej. Odpowiedzialne zadanie miały spełniać pododdziały inżynieryjne Wojska Obrony Wewnętrznej, bataliony obrony przed bronią masowego rażenia oraz jednostki pontonowe zabezpieczające ciągłość przepraw na polskich rzekach dla maszerujących na zachód dalszych rzutów Armii Radzieckiej. Faktycznie trzecie rzutowe Wojska Obrony Terytorialnej, w które wcielano najsłabiej wykwalifikowanych rekrutów, miały likwidować skutki nalotów i ataków rakietowych. Strzec infrastruktury i przemysłu oraz w razie konieczności wspierać walkę z dywersantami. W skład wojsk obrony terytorialnej kraju w latach 1965-1971 wchodziły także wojska ochrony pogranicza chroniące przede wszystkim zachodnie i północne granice państwa. Trzeci dzień wojny miał być dla frontu nadmorskiego pierwszym dniem działań ofensywnych. Rozpocząć miał się od potężnego akcentu. O świcie w kierunku pozycji nieprzyjaciela polecić miały rakiety z głowicami nuklearnymi, pogłębiając efekt wcześniejszych ataków radzieckich o charakterze strategicznym. Tak zwane pierwsze zmasowane uderzenie jądrowe miało obejmować znaczną część arsenału środków masowego rażenia sił zbrojnych PRL: 38 91 ładunków jądrowych w planie z 1965 roku i 49 ze 197 ładunków 5 lat później. Wśród nich znaleźć miały się zarówno głowice operacyjno-taktyczne o mocy 20, 40 lub 100 kiloton, jak i rakiety taktyczne o mocy 3 lub 10 kiloton. Bomba Little Boy zrzucona 6 sierpnia na Hiroshima miała moc 15 kiloton. Głównym celem miały być jednostki rakietowe wroga zdolne do użycia broni jądrowej, uzbrojone w wyrzutnie rakiet Pershing, Lance i Sergeant magazyny amunicji specjalnej, lotniska, bazy śmigłowców uzbrojonych w pociski przeciwpancerne czy zgrupowania wojsk. Szczególną uwagę zwracano na stanowiska dowodzenia i węzły łączności nieprzyjaciela. Ich nadwyrężenie mogło porazić układ nerwowy wojsk NATO, również przy pomocy wytwarzanego w trakcie wybuchu impulsu elektromagnetycznego, który uszkodzić mógł elementy elektryczne i elektroniczne, a także zakłócić łączność radiową. Sztabowcy szacowali, że po pierwszej salwie do dalszych startów zdolnych byłaby maksymalnie połowa dostępnych pierwotnie wyrzutni. Reszta w momencie odpalenia rakiet stałaby się łatwym celem odpowiedzi jądrowej NATO. W wybite przez broni jądrową korytarze tego samego dnia miało wejść główne uderzenie lądowe Sił Ludowego Wojska Polskiego. Na północy z rejonu Wismaru i Szwerinu nacierać miała pierwsza armia z 8 i 12 dywizją zmechanizowaną oraz 20 dywizją pancerną w pierwszym rzucie. Z rejonu Ludwik Lust na południu uderzać miała druga armia, czwarta dywizja Zmechanizowana oraz 5 i 11 dywizja pancerna. Na lewym skrzydle sąsiadem wojsk polskich miała być radziecka II Armia Pancerna, która miała rozpocząć działania już pierwszego dnia wojny i skupić na sobie główne siły obrony NATO. Głównym przeciwnikiem frontu nadmorskiego miał być pierwszy Korpus Armijny Bundeswehry, złożony z 6 i 11 Dywizji Zmechanizowanej i 3 Dywizji Pancernej. W dalszych rzutach spodziewano się oddziałów duńskich, holenderskich, a także brytyjskich. Po przełamaniu obrony granicznej obydwie armie miały wprowadzić do akcji swoje odwody pancerne, odpowiednio 16. dywizję pancerną na północy i 10. dywizję pancerną na południu. Ich celem miało być rozbicie bliższych obwodów wroga, wejście w głębie operacyjną i osiągnięcie rubieży zadania bliższego, czyli granicy niemiecko-duńskiej i niemiecko-holenderskiej. Bitwa w rejonie Hamburga miała trwać około trzech dni i zakończyć się wieczorem piątego dnia wojny. Do działań tych wyznaczono dodatkowe głowice jądrowe. Decyzję o ich użyciu podejmować miał jednak dowódca frontu. W planie operacji z 1965 roku nie zakładano użycia bomb atomowych przez trzecią armię lotniczą. Miała ona rozpoznać teren, zdobywać przewagę powietrzną i atakować zgrupowania wroga, w tym nośniki głowic jądrowych, przy pomocy broni konwencjonalnej. Plan z 1970 roku zakładał już przydzielenie lotnikom 17 bomb z ładunkiem jądrowym. Po realizacji zadania bliższego przychodziła druga faza operacji zaczepnej frontu nadmorskiego. Jego siły miały rozpocząć rozbieżne natarcie, które miało doprowadzić do wytrącenia z wojny Danii i Holandii. Cztery dywizje pierwszej armii miały skręcić na północ i po walkach z niemiecką szóstą dywizją zmechanizowaną i duńską dywizją jutlandzką zająć półwysep jutlandzki, a następnie wykonać skok na położoną na wschodzie wyspę Fiona z głównym ośrodkiem w Odense. Równolegle szóstego dnia operacji 8 dnia wojny dokonać miano desantu na główną wyspę duńską – Zelandię na północnym wschodzie której położona jest Kopenhaga. W kombinowanej operacji wziąć miały udział dwie szturmowe dywizje brygady: siódma desantowa i szósta powietrzno-desantowa. Miejscem wysadzenia niebieskich beretów byłyby prawdopodobnie zatoki Faxe lub K. Operację miała osłaniać marynarka wojenna będąca częścią zjednoczonej floty bałtyckiej radziecko polsko niemieckiej a także Lotnictwo Radzieckie. W drugim rzucie na Zelandii pojawić się miała 15 dywizja zmechanizowana, której zadaniem byłby szturm na duńską stolicę. Wyspy bronić miały trzy brygady duńskich sił zbrojnych. Na operację desantową z puli ładunków jądrowych frontu w 1965 roku wydzielono 15, a 5 lat później 18 głowic. Równolegle druga armia, zasilona przez skadrowane w czasie pokoju szkolną drugą dywizję zmechanizowaną ze Śląskiego Okręgu Wojskowego i pierwszą dywizję zmechanizowaną z Warszawskiego Okręgu Wojskowego czwartej armii, miała nacierać na zachód w kierunku Amsterdamu, Hagi i Antwerpii. Po ostatecznym rozbiciu zachodnio-niemieckiej 11. Dywizji Zmechanizowanej i 3. Dywizji Pancernej oraz jednostek holenderskich, brytyjskich i belgijskich, do szóstego dnia operacji miała zająć Centrum Państwa Holenderskiego. W kolejnych dniach zadanie kontynuowania natarcia w kierunku Calais miała przejąć idąca w drugim rzucie czwarta armia. Wspomniana pierwsza dywizja zmechanizowana oraz najgłębiej skadrowane w czasie pokoju dywizje zmechanizowane. Trzecia i dziewiąta. Kilkudniowa w istocie operacja miała być przeprowadzona na obszarze o głębokości do 510 km i szerokości od 100 do 160 km. Zakładane tempo natarcia byłoby znaczne, określono je na 85 km na dobę. W wyniku tej wielkiej pancerno zmechanizowanej ofensywy, przeprowadzanej na obszarze dotkniętym atakami broni jądrowej, ludowe wojsko polskie miało zająć cieśniny duńskie i doprowadzić do otwarcia drogi floty bałtyckiej na Atlantyk, zdobyć szeroki pas wybrzeża Morza Północnego oraz doprowadzić do wycofania się Danii i Holandii, a częściowo także Niemiec Zachodnich z wojny. I brutalna rzeczywistość. Historycy badający szczegółowo plany operacyjnego wykorzystania LWP w ofensywie na zachód zgłaszają istotne uwagi co do koncepcji działania frontu nadmorskiego. Wiele zastrzeżeń budzi zwłaszcza koncept desantu na Zelandię. Badacz dziejów siódmej Dywizji Desantowej Wojciech Mazurek wskazywał na liczne problemy w wykonaniu wyznaczonego niebieskim Beretom celu. Brak sił transportowych umożliwiających wysadzanie na duńskim wybrzeżu więcej niż jednego pułku desantowego naraz, co oznaczało duże ograniczenie sił w pierwszym rzucie, słabość polskiej marynarki wojennej w zakresie wsparcia ogniowego i obrony przeciwlotniczej, w końcu zaś skomplikowane warunki pogodowe w tym regionie, będące znacznym utrudnieniem działania ówczesnych polskich sił morskich. Również 6 Dywizja Powietrzno-Desantowa nie miała możliwości pełnego desantowania się na Zelandii. Polskie Lotnictwo Transportowe dysponowało wówczas jednym pułkiem lotniczym, zdolnym do jednorazowego przerzucenia batalionu powietrzno-desantowego. Problemy te oznaczały, że desant na Danię możliwy był tylko w sytuacji ogromnego wsparcia sojuszniczego ze strony ZSRR. Polaków samodzielnie stać było jedynie na próbę żabich skoków przez południowe wyspy duńskie. Lollard, Felsta, Moon Dokonywanych między innymi przy użyciu desantów śmigłowcowych Same ogólne założenia planu również przygotowane były na wyrost Sztabowcy nie doceniali sił NATO stojących naprzeciw Zwłaszcza ich nowocześniejszego sprzętu bojowego Zupełnie też ignorowano skutki uderzeń jądrowych Zarówno własnych jak i przeciwnika Nawet gdyby nieprzyjaciel nie stawiał takiego oporu to polskie pułki pancerne i zmechanizowane musiałyby mierzyć się z konsekwencjami promieniowania. Tempo natarcia zakładające dotarcie w ciągu sześciu dni do Hagi było błyskawiczne i prawdopodobnie niemożliwe do realizacji. Wydaje się, że w polskim sztabie generalnym przyjęto założenie, że siły NATO zostaną już na początku wojny porażone przez uderzenia jądrowe i pancerny walec głównych sił Armii Radzieckiej. Możliwe jest też inne wytłumaczenie. Polska generalicja otrzymała z Moskwy polecenia opracowania planu operacji własnego frontu i zadanie to formalnie wykonała, zdając sobie jednocześnie sprawę ze słabości sił zbrojnych PRL oraz niskiej realności III wojny światowej. Wszystkie armie świata przygotowują w czasie pokoju warianty wojen z potencjalnymi wrogami często ofensywne, przenoszące działania zbrojne na teren innego państwa. Nie oznacza to jednak, że postanowiły napadać na sąsiadów. Warto jednocześnie pamiętać o tym, że samo planowanie zadań dla przyszłych sił frontowych oznaczało programowanie ich rozwoju, zakup specjalnego sprzętu, okrętów desantowych, sprzętu pływającego, nośników broni jądrowej i jego utrzymywanie czy trzymanie jednostek w stanie wysokiej gotowości bojowej. Generowało to koszty dla budżetu państwa, co zwłaszcza w warunkach narastającego kryzysu gospodarczego było uciążliwe. Jeszcze bardziej kosztowne byłoby realizowanie planu ofensywnego nakreślonego w 1965 i 1970 roku. Jednostki Ludowego Wojska Polskiego zostałyby rzucone do wielkiego natarcia w stylu radzieckiej sztuki wojennej, w którym nawet jeśli osiągnęłyby sukces, to ponosiłyby ogromne straty. Nad wszystkim unosiłyby się zaś skutki uderzeń atomowych. Polscy rakietowcy i lotnicy kierowaliby większe i mniejsze głowice jądrowe na obszar Niemiec, Danii i Holandii. Na to odpowiedziałoby natomiast zmasowanym masowanym uderzeniem jądrowym wymierzonym w polskie podstawy operacyjne i przede wszystkim terytorium naszego kraju. W końcu przez Polskę biegły linie zaopatrzeniowe z ZSRR do Niemiec Wschodnich, którymi na zachód miały zmierzać kolejne rzuty Armii Radzieckiej. W sytuacji użycia broni jądrowej nawet najlepsze plany wojenne nie chronią państw walczących przed ogromnymi stratami. Trzecia wojna światowa w Europie byłaby katastrofą, która jeśli nie zniszczyłaby znanej nam cywilizacji, to i tak zakończyłaby się krwawą łaźnią. Rządzący Polską Rzeczpospolitą Ludową oraz odlegli im generałowie najprawdopodobniej nie chcieli takiej wojny. Jako w znacznym stopniu zależni od Moskwy musieli jednak uczestniczyć w realizacji jej imperialnych i i ideologicznych interesów, co oznaczało przygotowywanie się do światowego konfliktu zbrojnego. Zarówno ZSRR, jak i USA nie zdecydowały się jednak w czasie zimnej wojny na bezpośrednie militarne rozstrzygnięcie swojej rywalizacji. Mając świadomość, co by to oznaczało, możemy dziś powiedzieć tylko: na szczęście. Kupuj świetne historyczne e-booki i wspieraj ulubiony portal. Każdego miesiąca do sklepu Histmaga trafiają nowe, ciekawe e-booki. Dochód z ich sprzedaży wspiera działalność pierwszego polskiego portalu historycznego, po to, by zawsze był ktoś, kto mówi jak było. Sprawdź dostępne tytuły pod adresem https